Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnym nabożeństwie czerwcowym ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kolejny dzień i kolejne wezwanie z litanii ku czci Bożego Serca. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa jako mieszkanie. Pan Jezus pragnie również z naszego serca uczynić sobie mieszkanie. Dlatego mamy ten obraz Apokalipsy świętego Jana, apostoła. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Pukam do drzwi Twojego serca. Jeśli ktoś usłyszy i otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tutaj sobie uczynię moje mieszkanie. Nowe mieszkanie w sercu człowieka. Dlaczego? Ponieważ gdy Pan Jezus stanie się gospodarzem naszego serca, wtedy naprawdę zaczną dziać się cuda, ponieważ ta miłość będzie obecna cały czas, nie tylko gościnnie, ale na co dzień, ale cały czas. I to, co mówił święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu, otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież, otwórzcie drzwi tych miejsc, przestrzeni życia rodzinnego, osobistego, publicznego, zawodowego, w których na co dzień przebywacie. Niech Pan Jezus będzie obecny, ale jako gospodarz, jako mieszkaniec, a nie jako gość, nie jako lokator. Moi drodzy, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, niech ta pełnia bóstwa poprzez obecność Pana Jezusa zamieszka także w Twoim sercu, zamieszka także w Twoim małżeństwie, zamieszka w Twojej rodzinie, w Twoich dzieciach, w Twoich rodzicach, w Twoich krewnych, w Twoim szefie z pracy, w Twoich kolegach, koleżankach z pracy, ze szkoły, ze studiów. Wtedy te relacje będą wyglądały zupełnie inaczej. I dzisiaj o to się módl, aby Pan Jezus nie był tylko gościem, ale by On tak naprawdę był gospodarzem Twojego serca, Twojego życia, Twojego domu, Twojego środowiska. O to się módl, z tym Cię zostawiam i zachęcam, abyś był apostołem Bożego Serca, był apostołem, była apostołką Bożej miłości i udostępniła to rozważanie dalej innym. Niech korzystają i niech otwierają się na miłość, która wypływa z Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszam także tutaj na kanale na Ucztę przed Śniadaniem. O 20:00 na modlitwę wróć i jutro na kolejne rozważanie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia do jutra, a teraz zapraszam na dalszą część, na wspólną modlitwę. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utwórz.
stworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zel żywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw,
aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.